Dzień dobry, Agata Kąska. Witam się z Państwem pierwszy raz w nowym roku. Proszę usiąść wygodnie i zobaczyć, co wydarzyło się w naszej szkole w styczniu. Nasze koleżanki i koledzy zaraz po feriach zimowych sprawdzali swoją wiedzę w konkursach przedmiotowych na etapie gminnym. Uczniowie naszej szkoły w tym roku znaleźli się w czołówce przedmiotowych konkursów wojewódzkich na etapie gminnym. Z języka polskiego udział w konkursie wzięła tylko nasza szkoła. I tak przedstawiały się kolejno zdobyte miejsca. Pierwsza Patrycja Łastowska, druga Natalicja Sola, kolejne Antoni Ausfeld i Marta Bernacka. Patrycja Łastowska również zajęła pierwsze miejsce z języka angielskiego. Z języka niemieckiego najlepsza w gminie okazała się Oliwia Grzesik, a zaraz za nią Maja Świerczyńska. Zdobywczynią drugiego miejsca z matematyki została Natalicja Sola. Historia też okazała się mnie najtrudniejsza, ponieważ zajęliśmy drugie miejsce, Zuzanna Długosz i trzecie miejsce Oliwia Grzesik. Obchodziliśmy też wirtualny Dzień Babci i Dziadka. Film można zobaczyć na Facebooku naszej szkoły, bądź w naszym redakcyjnym kanale na YouTube. Nasz aparat zajrzał również do przedszkola. 19 stycznia. W przedszkolu dzieci obchodziły dzień bałwanka. Przy sprzyjającej pogodzie dzieci ulepiły prawdziwego bałwana, stoczyły bitwę na śnieżki oraz tworzyły prawdziwe aniołki na śniegu. Po atrakcjach na śniegu ze zmarzniętymi noskami dzieci udały się do swoich sal, gdzie czekały na nich bałwankowe zadania, zagadki, konkursy oraz bałwankowe zdjęcia. Babcia i dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Niestety, w tym roku pandemia nie pozwoliła nam zaprosić naszych babci i dziadków do przedszkola, ale to nie przeszkodziło nam w przygotowaniu dla nich małej niespodzianki. Choć mieliśmy na to tylko 2 dni, stanęliśmy na wysokości zadania. Nauczyliśmy się piosenek, wierszyków, wykonaliśmy przepiękne laurki oraz drobne prezenty. Dziesiątego 7 stycznia obchodziliśmy Dzień Kubusia Puchatka. Dzieci w tym dniu przyszły do przedszkola w żółtych ubrankach. Podczas zajęć słuchały wybranego wcześniej opowiadania, a następnie rozwiązywały zagadki i rysowały portret Kubusia Puchatka. Zajęcia skończyły się wspólnym zdjęciem. Swój talent niedawno odkryła Gabriela Klepacz w klasie 7a. Od kilku tygodni chodzi na zajęcia zapaśnicze, a już stanęła na podium. Gabrysia zajęła 2 miejsce w zapaśniczych mistrzostwach wojewódzkich. Dodatkowo nasza koleżanka służy w Ochotniczej Straży Pożarnej i tam również zmaga się w konkursach. Gratulujemy siły samozaparcia oraz życzymy dalszych sukcesów. A teraz przyszedł czas na wywiad z nauczycielem. Poprowadzi go Kinga Pater i Zuzanna Picheta. Będą rozmawiały z panią wicedyrektor Katarzyną Jagielską. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dziewczyny. Bardzo się stęskniłam, naprawdę. Miło was widzieć. Dziękuję za zaproszenie i oczekuję z radością waszych pytań. Tak, na pewno będzie ich trochę więcej. Więc dzisiaj przeprowadzimy wywiad z panią Katarzyną Jagielską, naszą szkolną pedagog. Czy jest pani gotowa? Tak, jestem gotowa. Naprawdę oczekuję z radością i otwartością waszych pytań. Słucham uważnie. W takim razie przejdźmy dalej. Co zachęciło panią do pracy z dziećmi? Dziewczyny, na to pytanie odpowiem tak, że ja od początku bardzo dobrze znałam siebie. Moi rodzice nauczyli mnie ciężko pracować, często się śmiać oraz zachować taki dystans. Najważniejszą taką cechą, jaką mi przekazali, to być dobrym człowiekiem. I dzięki temu jestem empatyczna i mogłam podjąć odpowiedni kierunek studiów, jakim była pedagogika.
A na tej pedagogice, kiedy zdobyłam wiedzę, to wtedy poczułam, że po prostu chcę przekazać te wszystkie wartości i od moich rodziców oraz przede wszystkim tą wiedzę, którą osiadłam na studiach, właśnie wam. Także to dzięki rodzicom tak naprawdę mam tą swoją rolę, którą teraz pełnię jako pedagog szkolny. Dobrze. A jakie ma Pani zainteresowanie lub hobby? O, dziewczyny. Najważniejsze w życiu to jest robić to, co się lubi. I moim takim zainteresowaniem najważniejszym to jest czytanie. Ja nie nazwałabym siebie molem książkowym, tylko raczej takim wiedzowym. Bo ja generalnie, dziewczyny, po prostu od zawsze lubiłam wiedzieć, jak funkcjonuje ten świat, jak funkcjonuje człowiek. I dlatego właśnie dużo czytam, oglądam filmy, zwiedzam oraz zaglądam w różne fajne zakamarki, żeby po prostu się różnych fajnych ciekawostek dowiedzieć. Ale taką, dziewczynę, najważniejszą dla mnie pasją, takim hobby, to jest właśnie podróżowanie. Ja kocham podróżować, zwiedziłam już bardzo dużo, także te moje zainteresowania też właśnie są związane z tymi podróżami. Także czytam, poznaję też ten świat i to są takie moje najważniejsze zainteresowania. Dobrze, no to fajnie. No to kolejne pytanie właśnie się akurat zbrało. To jest o podróżach. Jeśli Pani podróżuje, to jaką podróż wspomina Pani najlepiej? Oj, dziewczyny, jakie fantastyczne pytanie. Ja długo się nie muszę zastanawiać nad tym pytaniem. No taką moją najważniejszą i najmilszą podróżą był wyjazd do Izraela. Do takiej miejscowości Eliat, gdzie spędziłam cudowny, przefantastyczny dzień, a to był dzień, kiedy pływałam z delfinami. Te delfiny to są naprawdę przyjazne, koleżeńskie ssaki, uwielbiają się bawić i dziewczyny, naprawdę ja byłam wtedy taka przeszczęśliwa, byłam taka podekscytowana, przyznam szczerze, tak jak dzisiaj tym wywiadem waszym. Także naprawdę to był cudowny czas i jak będziecie już starsze i będziecie miały okazję nurkować i pływać z tymi delfinami, to gorąco wam to polecam. Ja osobiście sama bym pojechała, bardzo fajnie się to wydaje, że bardzo fajnie. Jakim mottem się Pani kieruje życiowym? Moim mottem życiowym, no chętnie się z Wami podzielę. Moje motto życiowe, takie najważniejsze, to jest życie jest marzeniem, spełnij je. Ale takie drugie motto, takie życiowe, które jest bliskie mojemu sercu. Ja długo poszukiwałam tego motta i tak naprawdę chodziło o w tym poszukiwaniu, żeby wiedzieć, jak w danej chwili ja mam w życiu postępować. I tym mottem to jest dla mnie siła, dobro i cała naprzód. Zawsze się tym kieruję, nawet codziennie rano, więc jak wstaję, to od razu mam uśmiech na twarzy i nawet właśnie ta końcówka, która może brzmi infantylnie, to jest dla mnie naprawdę najważniejsza. Czyli zawsze rano wstając po prostu mówię sobie siła, dobro i cała naprzód. Dobrze. Czy ma Pani jakieś cele, do których Pani dąży? Słuchajcie, jeśli chodzi o cel życiowy, to od razu mi się kojarzy to z takim pytaniem, co jest w życiu dla mnie ważne? Co jest tym, co by mnie uszczęśliwiało? I myślę sobie, że dziewczyny, powiem Wam jedno, że ja już mam bardzo dużo takich celów sprecyzowanych. Nawet je spisałam, jest ich ponad 50. Myślę, że teraz trudno byłoby mi się tu z Wami wszystkimi podzielić, ale wymienię Wam kilka. Tym celem, do którego dążę, to jest zwiedzenie Ameryki Południowej i tam chciałabym się wspiąć na szczyt Machu Picchu.
Bardzo bym chciała nauczyć się medytować i oczywiście wykorzystać to później w medytacji w Tybecie. Chciałabym zobaczyć zorzę polarną. Wszystko się tak trochę wiąże z tymi moimi zainteresowaniami właśnie, jeśli chodzi o podróże. I taką ostatnią, co mogłabym się z Wami podzielić, takim moim celem, to jest przeżyć taką przygodę i przejechać się koleją transsyberyjską. Absolutnie uważam, że to byłoby cudowne doświadczenie. Ostatnio powstał taki program telewizyjny i właśnie miałam okazję zobaczyć, jak uczestnicy właśnie jadą tą koleją. Wyobraźcie sobie, dziewczyny, że ta kolej jest po prostu niewyobrażalna. Jest cudowny pociąg, gdzie są właśnie przedziały, gdzie można spać i tą koleją się jedzie ponad 36 godzin. Także uważam, że to byłoby po prostu dużym hitem, gdzie mogłabym poznać ludzi, mogłabym z nimi tam rozmawiać w tym pociągu, także absolutnie byłoby to po prostu moim takim naprawdę super celem, którym bym chciała osiągnąć. Bardzo fajnie. To było już ostatnie pytanie, więc chcieliśmy Pani podziękować za udzielenie wywiadu i życzyć dużo zdrowia. Tak. Dziękuję dziewczyny, a z mojej strony ja oczywiście jeszcze chciałabym jedno dodać, że co tutaj w tym wywiadzie też się o mnie nie dowiedzieliście, a chciałabym Wam wszystkim powiedzieć, to moi drodzy, ja jestem bardzo dobra w grę w szachy. Zapraszam Was wszystkich do gabinetu, jeżeli chcecie się ze mną zmierzyć, zapraszam, jeżeli chcecie się nauczyć, to też zapraszam. Także chciałabym, żebyście to wiedzieli, że to jest taki mój konik. I chciałabym po prostu Was tego też nauczyć. I też życzę Wam wspaniałego dnia, dużo pozytywnej energii, trzymajcie się, no i do zobaczenia w szkole. Naprawdę było mi bardzo miło. Dziękuję. Dziękuję. Na zakończenie zapraszamy do udziału w konkursie pod tytułem Zimowa fotografia. Scenerie zimowe prosimy wysyłać do opiekunów samorządu uczniowskiego. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w lutym.